była taka śliczna, że nawet dr Mengele zwrócił na nią uwagę. Wtedy wybuchła epidemia tyfusu i cholery. Rutka zachorowała na cholerę i w ciągu kilku godzin zmieniła się nie do poznania. Sama zawiozłam ją na taczce od śmieci do krematorium. Błagała mnie, bym zawiozła ją do drutów, to rzuci się na nie i prąd elektryczny ją zabije. Ale za taczką szedł SS-man z karabinem i nie pozwolił na to. Śmierć wydarzyła się w krematorium, bo Rutka, podejrzewam, nie miała już siły,